Witamy Was przy Limanowskiego 83. Okazja myślę, że szczególna, ale o tym dowiemy się za chwilę. Miło mi powitać naszych gości, którzy są po mojej lewej stronie. Michała Świerczewskiego, właściciela klubu, i Marka Papszuna, trenera Rakowa Częstochowa. Michale, oddaję Ci głos. Dzień dobry, witam Państwa. Jak Państwo wiecie, wczoraj obchodziliśmy 7. rocznicę pracy trenera Papszuna w Rakowie. Przez ten okres zbudowaliśmy bardzo dobre relacje, wręcz nawet takie przyjacielskie, i stąd właśnie na mnie dzisiaj leży przywilej, czy też ciężar poprowadzenia dzisiejszej konferencji, jak również temat negocjacji kontraktowych, które z trenerem Papszunem prowadziliśmy. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. I to, co dzisiaj mogę ogłosić, to że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Jest mi z tego powodu smutno, przykro. Użyłem wszystkich argumentów, które mogłem, również tych takich emocjonalnych. Niestety najwidoczniej było to za mało. No i dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, że tę informację ogłosimy. Oczywiście z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo trudna chwila, dlatego że no, kiedy rozpoczynaliśmy tę współpracę 7 lat temu, naszym celem był awans do Ekstraklasy, a takim marzeniem w mojej głowie przynajmniej to był Puchar Polski, zdobycie Pucharu Polski. Dziś walczymy o cel, o którym w tamtym momencie nawet nie marzyłem. Dlatego Marku, chciałem Ci bardzo mocno za ten okres podziękować, za to wszystko, co zrobiłeś dla Rakowa. Tym prostym słowem, dziękuję. Trenerze, możemy poprosić o zabranie głosu. Dzień dobry. No, trudny moment, bo taki trochę emocjonalny. Wiadomo, że to, co Michał powiedział, tutaj już wszystko prawdą. Też 7 lat obfitowało w taki owocny okres dla Rakowa i wielkie, myślę, sukcesy. Natomiast coś się zaczyna, coś się kończy. No, przede wszystkim ja chciałbym podziękować tutaj za zaufanie Michałowi, za zatrudnienie mnie w ogóle w Rakowie, bo to nie był oczywisty wybór, i później za tą drogę, którą razem przeszliśmy, bo ona nie była taka prosta, nie była łatwa i nic nie dostaliśmy za darmo. Będąc klubem, który wspinał się z drugiego poziomu rozgrywkowego do Ekstraklasy, dzisiaj może walczyć o Mistrzostwo Polski. No i rzeczywiście ta relacja była wyjątkowa, to też pomagało mi tutaj te wszystkie trudności pokonywać, i to jest duża wartość. I myślę, że dzisiaj moje odejście nie rodzi tu żadnego zagrożenia, bo najważniejsza osoba siedzi obok i ona jest gwarantem dalszych sukcesów Rakowa i tego, że klub się będzie rozwijał. I to jest dla Was wszystkich najlepsza dzisiaj informacja, że to odchodzę ja, a nie Michał. I to myślę jest bardzo, bardzo istotne. Oczywiście też współpraca wielu ludzi tutaj, którzy to z nami razem ciągnęli, ale myślę, że ja się tutaj nie będę dzisiaj rozwodził, bo to nie jest dobry moment, bo jesteśmy, ta konferencja jest w takim momencie, no też ustaliliśmy to od dłuższego czasu, kiedy to ogłosić, że nie ma dobrego momentu w tym czasie, no bo my dalej mamy największe cele do zrealizowania, swoje cele, swoje marzenia, i to nie jest czas podziękowań, i też dlatego nie będę tutaj wchodził dalej i korzystam tylko z okazji, jesteśmy tutaj pierwszy raz i ostatni pewnie razem, więc jeszcze raz duże... Nie jest powiedziane. Ja liczę na to, że być może gdzieś tam w przyszłości nasze drogi się z powrotem połączą, i czemu miałbyś do Rakowa kiedyś nie wrócić po odpoczynku? To miłe, to ważne. Natomiast, tak jak powiedziałem, no teraz najważniejsze dla nas to, co przed nami, ten ostatni czas, ta ostatnia prosta, i na tym na pewno musimy się wszyscy w klubie skoncentrować. Chociaż myślę, że wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj trochę taki dzień będzie pewnie zaskoczenia, no ale myślę, że szybko się musimy oswoić, jest plan co po i wszystko jest naprawdę pod kontrolą.
Dziękuję trenerze, dziękuję Michale. Zapraszamy teraz Państwa do zadawania pytań. Bardzo ważne, byśmy robili to do mikrofonu, który jest na sali. Będzie wtedy dobrze słychać w transmisjach. Proszę, Mateusz Żurek. Mateusz Żurek, kłobucka.pl. Panie trenerze, jakie plany na najbliższą przyszłość? Czy to będzie w końcu ta zapowiadana emerytura? I czy nie chciał pan spróbować jeszcze zakwalifikować się do europejskich pucharów, chociażby Ligi Mistrzów, mimo że to cel oczywiście bardzo trudny do zrealizowania? To, co mogę powiedzieć, to nie mam takich skonkretyzowanych planów i to, co dzisiaj tylko mogę powiedzieć, co jest podłożem tej decyzji, no to jest wiele na pewno aspektów, natomiast nie ma tutaj jakiegoś klubu, jakiejś pracy na horyzoncie. To na pewno nie determinowało tego, że poszedłem w tą stronę, więc trudno mi powiedzieć. No być może do tego dojdzie. Natomiast jeszcze to drugie pytanie. Te eliminacje do europejskich pucharów, wiemy, że ta poprzednia kampania nie zakończyła się pomyślnie. Czy to nie jest gdzieś taki ambicjonalny cel, którego nie chciał pan by zrealizować po prostu? No wie pan, wtedy, tak jak powiedziałem, ta decyzja była bardzo trudna. Jednym z jakby plusów tej decyzji na pewno było kuszące to, jeżeli oczywiście zdobędziemy też mistrzostwo, bo to jeszcze nie jest przesądzone. No wiadomo, każdy trener chyba chciałby spróbować, żeby grać w pucharach, to jest jedno, a dwa jeszcze Lidze Mistrzów, no to jest coś wyjątkowego. No to się może zdarzyć tylko jednej drużynie raz w sezonie, żeby taką szansę miała, czyli na dekadę tylko 10 ludzi może tego dotknąć. Jan Mazurek. Dzień dobry, ja mam pytanie do pana właściciela. O to, czy w ogóle spodziewał się, że w ten sposób ułoży się najbliższa przyszłość Rakowa Częstochowa i co wobec tej przyszłości tak naprawdę możemy sobie powiedzieć? Czy jest jakieś kryterium, jaki będzie się pan kierował przy wyborze nowego trenera? Kiedyś wspominał pan o tym, że ma na oku trzech polskich trenerów. Czy to będzie polski trener, czy też poszukiwania będą trwały za granicą i jakie konkretne kryteria będą rozpatrywane przy wyborze? No może nie konkretne, ale bardzo ogólne, nie wiem. Jasne. Dużo tych pytań, może zacznę od tego pierwszego, czyli czy się spodziewałem. Może inaczej odpowiem, że od kilku lat do takiej sytuacji się przygotowuję i tutaj o wiele rzeczy można w życiu nie dbać, ale o to, abyś miał przygotowanego potencjalnego następnego trenera, musisz zadbać, bo inaczej będziesz miał duże problemy po prostu w życiu. Dlatego do takiego tematu staram się przygotować z dużym wyprzedzeniem. Czy się spodziewałem tej decyzji? W jakimś tam stopniu tak, natomiast nie ukrywam, że było to dla mnie zaskoczenie i że no miałem szok po usłyszeniu tej informacji, szok polegający na tym, że no podcięło mi to w jakiś sposób skrzydła na kilka godzin. Podjąłem się oczywiście po usłyszeniu tej informacji jeszcze jednej próby przekonania Marka, czyli żeby poprosiłem o przemyślenie tej decyzji i następnego dnia podjąłem się ostatecznej próby przekonania Marka do zmiany zdania. Niestety obie zakończyły się niepowodzeniem. Jakimi kryteriami będziemy, czy będziemy to może, tak, będziemy i kieruję się przy wyborze trenera. Zależy nam na piłce, która będzie piłką, którą chcę, aby grał Raków, czy piłką atrakcyjną dla kibiców. Oczywiście no nie może to być bezmyślna, ofensywna gra, tylko piłka, która prowadzi do wyników, ale te wyniki na tyle, na ile to jest możliwe, mają być osiągane w atrakcyjny dla kibiców sposób. I to jest coś, co jest takim kryterium nadrzędnym. Super by było, gdyby to był trener, który będzie kontynuował grę tym samym systemem, bo nie oszukujmy się, że mamy zawodników dobranych do pewnego stylu gry i niektórzy z nich akurat w tym konkretnym systemie będą odnajdywali się najlepiej, a w innym systemie może im to przychodzić z gorszymi efektami. Uważam, od początku, nawet przed zatrudnieniem trenera Papszuna, byłem zwolennikiem gry trójką obrońców z tyłu, czyli w tych prehistorycznych czasach i chciałbym, aby to było kontynuowane. Co jeszcze tutaj mogę dopowiedzieć? Trener jest wybrany.
tak uprzedzając kolejne pytania. Mamy uzgodnione warunki finansowe. Musimy podpisać i sfinalizować właśnie temat umowy. Kolejne pytanie wyprzedzić? No dobrze, to w poniedziałek w takim razie ogłosimy termin, kiedy podamy nazwisko nowego szkoleniowca, który poprowadzi Raków w kolejnym sezonie. Maciej Wąsowski. To ja mam pytanie, czy to jest trener, który w tej chwili pracuje w innym klubie Ekstraklasy? To jeszcze wrócę do poprzedniego tutaj pytania, bo nie odpowiedziałem na nie dokładnie. Czy to jest... Nie chciałbym uchylać rąbka tajemnicy, także tutaj od odpowiedzi na te pytania się uchylę. Okej, to ja mam jeszcze pytanie najpierw do trenera, bo rozumiem, że to trener pierwszy przekazał swoją decyzję panu Michałowi. Kiedy trener podjął decyzję o tym, że nie będzie przedłużał kontraktu? Nie pamiętam już, bo jakby już mówiłem, to znaczy Michał też trochę powiedział i to chyba możemy zdradzić, no to się nie zadziało z dnia na dzień. My też rozmawialiśmy jakiś czas o tym i też szukaliśmy dobrego momentu, żeby to państwu przekazać, żeby to po prostu się nie odbiło na drużynie w pewien sposób, nie? Więc to jakby decyzja, ogłoszenie jej to była kwestia bardzo, bardzo przez nas rozsądnie myślę pilotowana i szukaliśmy właśnie tego momentu, kiedy to tylko będzie można przekazać. Te rozmowy między nami, no one wiadomo, one się toczyły od dłuższego czasu. To kiedy Michał Świerczewski dowiedział się o tym, że Marek Papszun nosi się z takim zamiarem? Marek chyba wysyłał te sygnały już od kilkunastu miesięcy, a decyzja, kiedy to usłyszałem, nie przypominam sobie dokładnie, ale to jakiś czas temu. Przyjmijmy, że w okolicy plus minus 3-4-5 tygodni. Nie przypominam sobie dokładnie. Mariusz Rajek. Mam takie pytanie do obu panów w zasadzie. Czy ten nowy szkoleniowiec, który już został wybrany, to jest człowiek namaszczony przez trenera, wskazany, czy niekoniecznie? I druga kwestia, myślę, że również do pana Michała i do pana Marka. Czy na ile wpływ na te decyzje miała, nie wiem, czy to nazwać opieszałością, taka bierność miasta w kwestii rozwoju infrastruktury i brak widocznych perspektyw na nią w najbliższym czasie i nawet zaprzestanie rozmawiania o tym w przestrzeni publicznej. No nic nie wskazuje na to, aby obiekt godny aspiracji Rakowa mógł w Częstochowie powstać. I czy to był dość taki ważny, mocny czynnik, wykluczając oczywiście wszystkie osobiste, o których pewnie nie będziemy rozmawiać? Ja pozwolę sobie odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Tak, konsultowałem ten wybór z Markiem Papszunem. No, namaszczenie to za duże słowo. No, nie, proszę sobie tutaj nie wyobrażać, nie dopowiadać, że ja trenerów w Rakowie wybieram. Nie? To nie jest moja rola, ale jeżeli Michał mnie zawsze prosił o jakąś rekomendację, prawda, na tej zasadzie, w wielu tematach też nie będąc osobą niedecyzyjną, tak jak w tym, no bo oczywiście nie jestem, no to ja zawsze taką opinią swoją się dzieliłem, ale to tylko na zasadzie opinii, proszę tego nie odbierać, że to jakieś namaszczenie. Co do tego stadionu, infrastruktury, no wiadomo, że to jest nasza pięta Achillesowa, no i to powinno się zmienić, no nie oszukujmy się, no drużyna, która gra już regularnie i będzie grała w tym roku bez względu na to, czy zostanie mistrzem, czy nie w europejskich pucharach, no nie może grać na wyjeździe, no to jest kompromitacja. Czy są kolejne pytania? Przemysław Langier, przekażmy mikrofon, jeśli można.
Dzień dobry, Przemysław Langier, portal gol.pl. Mam pytanie do pana trenera. Mam wrażenie, że tak troszeczkę pan się uchylił od odpowiedzi na to poprzednie pytanie. Ja chciałbym dopytać, co leżało konkretnie u podstaw pana decyzji, bo mówi pan, że na takim stadionie mistrz Polski, jakim pewnie Raków będzie, nie powinien grać. Natomiast czy to faktycznie miało wpływ, czy na przykład potrzeba urlopu, czy może uważa pan, że doszedł już gdzieś do ściany i nic więcej nie jest w stanie akurat w tym momencie zrobić w Rakowie i dlatego trzeba było powiedzieć pas? Nie, no, ustalmy jedno, no, przed chwilą nie powiedziałem, że nie może grać, tylko powiedziałem, że na wyjeździe nie powinien grać mistrz Polski, nie? No, bo teoretycznie w którąś rundę, chyba trzecią, czwartą, jeżeli dojdzie Raków, no to musi grać na wyjeździe, to o to chodziło, no to miasto, tak, zarządzające, no, muszą to też wziąć na klatę w jakiś sposób, tak, i coś próbować z tym zrobić. O to mi chodziło. A tutaj, no, są teraz w tej chwili warunki, jakie są. To się nie zmieni z dnia na dzień, ale trzeba o tym myśleć. Co do tych drugiego pytania i jakby tych moich osobistych kwestii, no to tak jak powiedziałem, no nie będę teraz wchodził tutaj w szczegóły, bo to nie jest dobry moment. To, co mogłem powiedzieć, już powiedziałem, że nie ma podłoża tutaj jakby pracy w tej chwili w innym klubie, tak, i tyle na tyle mogę dzisiaj tylko w tej kwestii się wypowiedzieć. Paweł Głaszewski. Dzień dobry, Paweł Głaszewski, Tygodnik Piłka Nożna. Trenerze, ja mam pytanie, czy trener już drużynę poinformował o tej decyzji? Jeżeli tak, to jak właśnie piłkarze zareagowali na... No, cieszę się, że wszystko zostało, no, utrzymane w tajemnicy, że nie było żadnych tutaj wcześniej wycieków. To też dobrze ona świadczy. Tak, chwilę przed konferencją, no, przez szacunek do drużyny, do sztabu, taką informację przekazałem. No, trudno mi powiedzieć, bo wyszedłem od razu, więc udałem się tutaj do was. Natomiast, no, po minach widać było na pewno zaskoczenie. No, i to, co zauważyłem, no, nic więcej na tą chwilę nie mogę powiedzieć, bo po prostu nie przebywałem z nim jeszcze. Bartek Zuk. To ja mam pytanie do pana Michała, właściciela. Czy było pytanie o infrastrukturę, ale czy ten warunek infrastruktury był też jakoś ważnym polem negocjacyjnym z nowym trenerem? Czy też, no właśnie, to nie było jakoś tak przeszkodą? Wbrew pozorom zbudowaliśmy sobie na tyle mocną markę, że bardzo duża liczba trenerów jest zainteresowana pracą u nas i również trenerzy, którzy gdzieś pracują za granicą. I to jest bardzo fajne, że wielu młodych trenerów, którzy o naszym klubie słyszeli dużo dobrego i chcieliby u nas właśnie pracować w takim klubie, który długoterminowo daje szansę właśnie trenerom długoterminowej pracy. Oczywiście jak będzie, to zobaczymy, bo ja dzisiaj mówię takie piękne słowa, jeśli nie będzie wyników. Wiadomo, że no pewnie litości wtedy też nie będzie, natomiast, no, zakładam, że wybierzemy trenera, który dostanie, czy wybiorę trenera, który będzie miał na tyle duży kredyt zaufania i na tyle odpowiedni warsztat i predyspozycje do tego, aby być tutaj trenerem właśnie na lata, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Natomiast odnośnie infrastruktury, może nie sama infrastruktura stadionowa, a infrastruktura treningowa, to jest coś, co trenerów bardzo mocno interesuje, czy są odpowiednie warunki właśnie do treningu. My w najbliższym czasie będziemy tutaj tą płytę treningową i to, co jest tak niezbędne dla pierwszej drużyny, modernizować i uważam, że w perspektywie, mam nadzieję, że jeśli tutaj przetargi pójdą zgodnie z planem, że w perspektywie kilku miesięcy te warunki do treningu akurat dla pierwszej drużyny, co nie oznacza, że będą wymarzone dla całego klubu i dla akademii, natomiast dla pierwszej drużyny będą zapewnione na takim poziomie, który będzie w zupełności wystarczający i zapewni trening na bardzo dobrym poziomie, ale do tego musimy jeszcze do tego momentu odczekać ileś miesięcy, ile, nie wiem, wszystko zależy od przetargów. Krótko tylko pytam, to trener, który został wybrany, zgodził się na to, co jest? Tak, oczywiście, że tak, z perspektywą właśnie tych zmian, także rozmawialiśmy na ten temat, jak będzie wyglądała właśnie
i w jakim terminie zostaną tutaj poprowadzone prace, jeśli chodzi o bazę treningową dla pierwszej drużyny. Dawid Dobrasz. Dzień dobry, Dawid Dobrasz, Portal Meczyki. Ja miałbym dwa pytania. Chciałbym najpierw trenera zapytać, czy jednak ta próba chęci podbycia Europy no, nie pociągnęła pana, żeby tu zostać? I co było kością niezgody, się tak zastanawiam, bo tutaj mój kolega redakcyjny Tomek Wodarczyk podpowiada, że być może była to długość kontraktu. No już odpowiadałem trochę na to pytanie. Na pewno tak, no ale inne czynniki zdecydowały, że nie. Nie, z kontraktem nie było. Wydaje mi się, że nigdy nie było tutaj żadnych problemów takich, jeżeli chodzi o długość, jeżeli chodzi o finanse. To mogę to też powiedzieć, że z mojej strony nie było to problemem. To tutaj kwestie długości kontraktu jakby finansowe nie były problematyczne, no bo nie podbijałem tu nawet z tego. Cieszę się, bo właśnie się zastanawiałem dzisiaj, jak tłumaczyłem też tę historię innym osobom tutaj w klubie, które są osobami zarządzającymi, to w tym momencie się zastanawiałem, czy odpowiednio pod tym kątem prowadziłem te negocjacje, ale także cieszę się, że Marku to powiedziałeś, bo miałbym nie przespana w noc, że być może coś źle tutaj po prostu zrobiłem, a jak się okazało, to nie zaważyło. Nie negocjowałem nawet. Okej, rozumiem. Jeszcze chciałbym tylko pana właściciela dopytać, czy nie obawia się o to, że wasza relacja była taka no stricte przyjacielska i na tym gdzieś się opierał sukces Rakowa i teraz będzie pan musiał trochę z nowym trenerem zbudować to od nowa. Czy da się coś takiego w ogóle powtórzyć? Pewnie tak. Wydaje mi się, że to zależy, przekonamy się. Wszystko zależy od tego, jakie będą wyniki, jak będzie wyglądała praca, jak długo będzie trwała ta relacja. Nie oszukujmy się, 7 lat to jest szmat czasu i to pewnie, nie wiem jak wyglądają statystyki, no ale chyba to jest ten moment, kiedy duża część związków się po prostu kończy, tak samo w tym przypadku, ale myślę, że całkiem fajny związek, czy zbuduję go z innym trenerem, przekonamy się, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Krzysztof Marciniak. Dzień dobry panie trenerze, dzień dobry panie Michale. Krzysztof Marciniak, Kanal Plus Sport. Pan nie udziela tej takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale podsunę panu pewien trop. Jest to pana przemówienie podczas gali tygodnika Piłka Nożna, kiedy odbierał pan nagrodę dla najlepszego trenera poprzedniego roku i powiedział pan, dziękował pan swojej córce, mamie oraz żonie i powiedział, wiem i ona też wie, że jest to kosztem jej osobistym. Niestety brzmi to brutalnie, ta praca jest na pierwszym miejscu. Dziękuję ci żono, że to tolerujesz nawet w takich momentach, jak ostatnio w Turcji, kiedy słyszę w słuchawce, że znowu cię nie ma. Jak tu się wszystko wali, to wiem, że to ogarniesz. Dziękuję ci serdecznie. Czy ja dobrze myślę? No, na pewno tak. No, to jest niezły trop, natomiast jeden z wielu, no mimo wszystko nie zamierzam jeszcze kończyć. Nie? Myślę, że to jedno wyzwanie jeszcze podejmę, aczkolwiek no, też nie chciałbym tutaj nic deklarować, no bo może to też nie nastąpić. Nie? I rzeczywiście te moje zapowiedzi też się ziszczą, więc nie chciałbym tutaj nic w tej chwili deklarować, bo po prostu ja się nad tym jeszcze nie zastanawiałem, co dalej, bo ja cały czas jestem trenerem Rakowa, tak jak mówię, no to nie jest jeszcze koniec, tak? Koniec jest 27 maja i wtedy możemy więcej o tej przyszłości, powiedzmy, rozmawiać, może już będzie ona bardziej klarowna, no bo na dzisiaj tak naprawdę no to musimy zamknąć jeden etap i dopiero myśleć o kolejnym. No tak uważam należy robić. Byłoby to też, myślę, że tutaj ja się źle bym z tym wszystkim czuł, gdybym już gdzie indziej był, a nie tutaj w Rakowie, szczególnie, że tak jak powiedziałem i podkreślam to jeszcze raz, no najważniejsze jest przed nami, nie? Najważniejsze. To tylko jeszcze jedno krótkie pytanie, już nie do końca związane z tematem tej konferencji. Czy według panów wiedzy Patryk Kun ma podpisany kontrakt z innym klubem i jest to Legia Warszawa? Ja, Michał?
No, takie doniesienia są, że do czegoś takiego doszło, natomiast no, tutaj trzeba by było już chyba zapytać bezpośrednio zawodnika i, no, i Legię, tak? No, bo to są strony, które do ewentualnego porozumienia doprowadziły i to bardziej chyba nie my jesteśmy tutaj władni, żeby przynajmniej nie ja, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Podpiszę się pod tym, co powiedział Marek. I czy mamy kolejne pytania? Proszę. Sebastian Zielonka, Miejska TV. Panie trenerze, no to było niezwykłe 7 lat. Co pan najmilej będzie wspominał z tego okresu? O, to byśmy musieli tutaj długo siedzieć jeszcze i opowiadać. No, dużo jest pięknych chwili i momentów, które pozostaną ze mną do końca życia na pewno i wszystkie awanse, trofea, tak, no, puchary, super puchary, no to, ale też pojedyncze mecze. No. Tu na myśl od razu mi przychodzi ten pucharowy z Legią, gdzie Andrzej Niewuli strzelił w dogrywce na 2-1. No to takich pojedynczych momentów było też bardzo, bardzo dużo, takich też trudniejszych, jak szczególnie ten mecz w Pradze, emocjonalnych, no ale to też się trzeba było z tym zmierzyć. Też to jest część budowy drużyny i tego, co mam nadzieję dokonamy teraz, bo głęboko w to wierzę, nie? Że nawet te trudniejsze momenty, to one też były ziarnem do tych następnych sukcesów. Panie Michale, pytanie również do właściciela. Panie Michale, było wiele niezwykłych również chwil, odkąd jest pan właścicielem Rakowa, ale nie brakowało też perturbacji, jak choćby te słynne zamieszanie ze stadionem, z budową tego nowego obiektu. Czy miał pan, odkąd jest pan właścicielem tego klubu, chwilę zwątpienia w ten projekt? Na pewno zdarzały się takie chwile właśnie słabości, związane właśnie z infrastrukturą, z innymi problemami, które po drodze występowały. Natomiast jeśli chodzi o takie tematy typowo piłkarskie, to od kiedy jest tutaj z nami Marek Papszun, no jedną tylko miałem taką emocjonalną historię, kiedy nerwy gdzieś mi puściły. Konkretnie miało to miejsce po półfinale Pucharu Polski z Krakowią, gdzie zszedłem do zawodników, chciałem coś powiedzieć i okazało się, że gdzieś tam łezka mi poleciała, aż Wojtek Cygan musiał mnie po plecach poklepać i to jedyna taka historia, kiedy za czasów pracy Marka Papszuna te emocje gdzieś stanęły górą. No, wcześniejsze historie, no miałem zraz taką sytuację, ale w drugą stronę po prostu, że z bezsilności zdarzyło mi się po prostu zapłakać i z niezrozumienia do tego, co się właśnie dzieje w klubie. A takie właśnie gorsze momenty, tak jak pan tutaj o to pytał, to są te tematy właśnie związane z infrastrukturą, z tym, co się działo w mieście, jak wyglądały nasze relacje, bo wierzę w to, że wracają na właściwe tory i tutaj w Częstochowie powstanie obiekt spełniający takie kryteria wymagane przez ekstraklasę, przez rozgrywki UEFA, ale też odpowiadające wielkości tego miasta i tego, jak to wygląda w innych miejscach w Polsce i w Europie. Także wierzę, że najgorsze za nami i wierzę w to, że tutaj w tym obszarze infrastruktury też doprowadzimy do szczęśliwego finału. Zgłasza się pan Iwo Mandrysz, to chyba będzie dobre spięcie klamrą naszej dzisiejszej konferencji. Iwo Mandrysz, PAP. Chciałem zapytać, dlaczego panowie zdecydowali się dzisiaj ujawnić tę informację, a nie zaczekali z nią do końca sezonu? Tak, trener tutaj właśnie o tym mówił, że nie ma tego dobrego momentu. Kiedy byłoby to zakończenie sezonu, pewnie część, to też jest istotne z perspektywy negocjacji z jakimiś zawodnikami, także proszę sobie wyobrazić, że na przykład mówimy jakiemuś zawodnikowi, że tutaj trenerem będzie Marek Papszun, a okazuje się 2 miesiące później, że Marek Papszun tym trenerem nie jest i go w jakiś sposób wprowadzamy w błąd. To też jest taki element uczciwości wobec tych zawodników, którzy w najbliższym czasie mogą do nas dołączyć, ale no, nigdy nie ma dobrego momentu z różnych
powodów. Chcemy, żeby to było jak najszybciej za nami. Oczywiście czekaliśmy na odpowiedni moment. Czy to jest odpowiedni moment, życie to zweryfikuje. Prawdopodobnie jest tak, że właśnie, że nigdy nie ma dobrego momentu. Uznaliśmy, że ten będzie z perspektywy różnych celów, które chcemy zrealizować, optymalny. Jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu. Paweł Głoszewski, jeszcze raz prosimy. Pytanie do obu panów. Czy tylko trener odchodzi, czy ktoś jeszcze ze sztabu opuszcza klub? Wydaje się, że za wcześnie na to, aby odpowiedzieć na to konkretne pytanie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy. No też te osoby ze sztabu szkoleniowego dzisiaj się dowiedziały o tej decyzji. Dlatego wydaje się, że też będą potrzebowały właśnie jakiegoś przemyślenia i czasu i być może taka sytuacja nastąpi, że ktoś nie będzie sobie na przykład wyobrażał pracy z nowym trenerem, a być może zadziała to w drugą stronę, że powie, o jak fajnie akurat z tym trenerem chciałbym współpracować. Musimy sobie chyba dać czas i tutaj ten czas da nam odpowiedź na to pytanie. Więcej pytań już chyba na dzisiaj nie widzę. Czy staniemy do pamiątkowego zdjęcia? Staniecie panowie z uściskiem dłoni? Myślę, że zrobimy chwilę dla fotoreporterów i za moment konferencja dobiegnie końca. Spokojnie, wszyscy zdążą. Dziękujemy Państwu za tę dzisiejszą konferencję. Do zobaczenia.